polskie. Małopolskie TV, Małgorzata Kareńska. Rozmawiam z Henryką Krzywonos. Pani Henryko, czym jest dla Pani te obchody 25-lecia wolności? No, wolnością przede wszystkim. Ja myślę, że tak jak i dla innych Polaków jest to bardzo ważne święto. Święto, które doprowadziło nas po stanie wojennym do wolności. No i cóż, jestem zachwycona. Zachwycona jestem wystąpieniem naszego prezydenta, ale również prezydenta Baracka Obamy. On nam pokazał, jak powinniśmy się chwalić tym, co żeśmy zrobili, tym, że zwyciężyliśmy, żeby nikt nam więcej nie musiał mówić, że to zrobili Niemcy, obalając mur berliński. Więc no, jestem zachwycona z tego spotkania i uważam, że całe to święto związane z 4 czerwca jest dla nas Polaków bardzo ważne. A największe osiągnięcia i największe porażki w tych 25 lat? Proszę Panią, największe porażki, kiedy się dochodzi do wolności, kiedy się dochodzi do różnych rzeczy, spotykają nas porażki. I takie też nas spotkały. Największe osiągnięcia. Proszę zobaczyć, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Parlamencie Europejskim, jesteśmy w wolnej Europie, może nie całej, ale też potrafimy oddać to, co dostaliśmy, czyli stanęliśmy w tej chwili za Ukrainą, a kiedyś przy nas stali inni i starali się, żeby nam pomóc. I myślę, że nie widzę tych porażek, które by się stały. Jesteśmy wolnym krajem, jesteśmy krajem szczęśliwym. Zawsze do tego się dochodzi przez wiele, wiele lat. Proszę Panią, to tylko 25 lat. To jest naprawdę pikuś, jaki nie powtarzają. Trzeba wielu lat, żeby dochodzić do czegokolwiek, a my doszliśmy już do wielu innych rzeczy. Niech Pani zobaczy, do inne kraje dosięgły różne rzeczy, kataklizmy. My z tego wychodzimy obronną ręką. My też, inne kraje były bardzo zadłużone, a my nie. Więc to wszystkie te sprawy gospodarcze, te wszystkie rzeczy, to jest pozytywne. Natomiast negatywne, to jak mówię, jak idziemy przez ulicę i potkniemy się, podnosimy się, idziemy dalej. I tacy są Polacy. Wszystko zaczęło się w Polsce, ale przede wszystkim w Gdańsku. Pani jest tym symbolem tych przemian. To prawda. Tyle tylko, że nawet wtedy, kiedy zaczęło się w Gdańsku, to zrobiliśmy to wszyscy, my Polacy. Pani jako gdańska tramwajarka, tak? Tak, ja jako tramwajarka i myślę, że wiele rzeczy mogłam zrobić. Dzisiaj Barack Obama mi pokazał, że trzeba się chwalić tym, co człowiek osiągnął, to zrobił. I rzeczywiście, od dzisiaj będę się chwalić tym, co osiągnęłam w stoczni w Gdańsku, bo uważam, że 4 czerwca jest również moim świętem. Też sobie go wywalczyłam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie.